Wkrótce, Marta, zostaniesz ponownie mamą. Powiedz mi, jak się czujesz? Dziękuję, czuję się bardzo dobrze. Cały czas jeszcze jestem aktywna, jak widać, i zawodowo też, więc dziękuję. Planujesz jakiś taki dłuższy urlop macierzyński? To wszystko się okaże, jak młody człowiek pojawi się na świecie, aczkolwiek myślę, że tym razem nie będzie mi dane, tak jak przyszedł na świat nasz syn i miałam takie komfortowe warunki, że mogłam sobie zrobić przerwę roczną. Chyba teraz tak długo się nie uda, zobaczymy. No właśnie, masz tutaj 2-letniego synka, Bruna. Powiedz mi, jak ty go przystosowujesz właśnie do przyjścia nowego członka do rodziny? Czy on już na pewno już się dowiedział, jak zareagował, no i jak... To wszystko jest bardzo takie prywatne i nie będę zdradzać szczegółów, ale no na pewno będzie to dla nas wszystkich bardzo przeżycie. Myślę, że zawsze, kiedy jest małe dziecko i pojawia się ktoś nowy, to jest to trudne dla dzieci, przyjęcie takiej sytuacji, zmierzenie się z nią, ale mam nadzieję, że sobie poradzimy, tak jak wiele rodzin sobie z taką sytuacją radzi. Ja Was, drodzy Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania kanału przyambitni.pl.